Czy przy rekrutacji do szkół średnich nadal są przewidywane, narzucane odgórnie limity punktów? Wielu nauczycieli wnosi o likwidację tych limitów. Ich zdaniem w ten sposób nie będzie sztucznego, urzędniczego regulowania poziomem szkół. Chciałbym jeszcze zapytać, jak liczne klasy w szkołach średnich są przewidywane w przyszłym roku i czy będzie możliwe zmniejszenie liczebności klas, a co za tym idzie zwiększenie liczby oddziałów klasowych. No i w ten sposób zwiększenie poziomu nauczania. Nauczyciele skarżą się, że klasy liczące 35 osób to strasznie dużo. W naborze do szkół gimnazjalnych na rok szkolny 2015-2016 nie będą obowiązywały progi punktowe, co nie znaczy, że z dowolną liczbą punktów będzie można się dostać do dowolnie wybranej szkoły oczywiście, tak? Przykładowo, jeżeli to będzie nabór do któregoś z liceów, to oczywiście według liczby punktów ci uczniowie będą się mogli dostać w miarę wolnych miejsc. Jeśli chodzi o drugie pytanie, liczba uczniów w klasie, przewidujemy, że to będą 34 osoby. Nie przewidujemy, żeby kosztem zmniejszenia liczby uczniów w klasie było więcej utworzonych klas.